Ponad 2 miliony obywateli Ukrainy znalazło się w Polsce od wybuchu wojny. Do Tczewa trafiło co najmniej 500 osób szukających bezpiecznego miejsca do życia. Do szkół podstawowych w naszym mieście uczęszcza od niedawna ponad 100 dzieci z Ukrainy. Z myślą o będących w potrzebie naszych sąsiadach, tczewskie placówki kultury przygotowały ofertę i zapraszają do siebie. Zamierzamy przygotować kilka wydarzeń, które będą dedykowane właśnie uchodźcom, osobom mówiącym po ukraińsku. Czekamy na przykład na dostępne filmy z dubbingiem ukraińskim. Dystrybutorzy w tej chwili nad tą ofertą pracują. Będą również spektakle, ale to musimy się do tego przygotować. Oferta jest w tej chwili bardzo wąska i w miarę jak się będzie rozwijała, my będziemy tę ofertę u nas przedstawiać. Przygotowaliśmy ofertę dla edukacyjną, przede wszystkim dla dzieci i młodzieży z Ukrainy i to są znowu takie dwa elementy, które tutaj, nad którymi pracujemy. To jest z jednej strony to są miejsca w grupach zajęciowych, jeżeli chodzi o zajęcia artystyczne, które są wolne i udostępnimy te miejsca właśnie osobom, głównie młodzieży i dorosłym i dzieciom z Ukrainy. Więc tutaj będzie komunikat, jakie będą te grupy, jakie to będą rodzaje zajęć i kiedy będzie można na nie uczęszczać. Z drugiej strony przygotowujemy, tak jak już wspomniałem, ofertę dedykowaną. Będą to zajęcia przeznaczone przede wszystkim dla osób z Ukrainy, więc tutaj też będzie stosowna oferta, jakie te zajęcia będą, kiedy będzie można na nie uczęszczać. W tej chwili funkcjonuje świetlica komputerowa, która jest przeznaczona właśnie dostosowana do osób mówiących po ukraińsku. Są tam i czcionki, całe oprogramowanie jest ukraińskie, w języku ukraińskim. Póki co z tej świetlicy można korzystać w naszym obiekcie popołudniami od 16 do 18, ale w niedługim czasie będzie to oferta mobilna. Będziemy z tymi komputerami podróżować w miejsca, gdzie uchodźcy są zakwaterowani i tam będzie można z tej oferty również korzystać. Tutaj w tej chwili jesteśmy w kontakcie z organizatorami tego kwaterunku, żeby tę ofertę dostosować do potrzeb. Oprócz właśnie wytłumaczenia tej strony internetowej, oprócz podawania podstawowych informacji o naszej działalności w języku ukraińskim, bardzo serdecznie chcieliśmy zaprosić dzieci do udziału w warsztatach. Pierwsze takie warsztaty przeprowadziliśmy w gościnnych progach Biblioteki na Czużykowie, a już później zapraszaliśmy do nas. Początkowo sądziliśmy, że poniedziałki i piątki o godzinie 12:30 będą tą porą dobra na takie warsztaty, ale okazało się, że już dużo dzieci zapisało się do szkół. Te terminy oczywiście są wolne, zapraszamy także inne dzieci, być może, które jeszcze nie są w szkołach, nie są w przedszkolach, ale też zapraszamy w soboty przede wszystkim o 15:30. Jest taki specjalny kącik z klockami. Później tam będą odbywały się w tej sali o tej samej godzinie te warsztaty plastyczne. W kwietniu także ruszamy z taką świetlicą. Ją zorganizujemy w naszej pracowni artystycznej Kociewiaka. To jest bardzo takie przytulne, przyjazne miejsce. Będzie ona czynna w godzinach pracy Fabryki Sztuk od godziny 10 do 18 w niedzielę. Mogą z niej korzystać zarówno dzieci z Ukrainy, jak i dzieci z Tczewa, turyści. Jesteśmy otwarci na głosy z zewnątrz, tak? Czy to od wolontariuszy, którzy opiekują się rodzinami ukraińskimi, bądź też od samych Ukraińców, bo z jednej strony mamy gotową ofertę, ale ona jak najbardziej będzie ewoluować i czekamy tutaj na przedstawienie nam swoich potrzeb, tak? Bo na przykład przychodzą też do nas osoby, z jednej strony myślałyśmy, że chcą zwiedzić wystawę, okazało się, że bardziej chcą porozmawiać, czy właśnie opowiadają o tym, co ich spotkało. Na takie spotkania, jak najbardziej jesteśmy gotowi i z miłą chęcią też będziemy służyć czy rozmową, czy po prostu obecnością, wspólnym spędzaniem czasu. Mamy tutaj w bliskiej odległości uchodźców, którzy znaleźli schronienie First Hotel. Oczywiście do nas dotarli, bardzo się cieszymy. Odbyły już się zajęcia takie wstępne 5 marca. Oczywiście przychodziły osoby, które pytały się, w jaki sposób dostać się w określone miejsca w Tczewie, a dzieci oczywiście wykonywały różne prace plastyczne, korzystają często z
dystrybutorów naszych. Można odwiedzać nasze kąciki, w których są gry, można poukładać puzzle, można poczytać książeczki. Oczywiście zajęcia odbywają się nie tylko u nas, odbywają się również w innych filiach bibliotecznych, na przykład we wtorki na Nowym Mieście o godzinie 12:30, u nas o 12:30 w środę zapraszamy dzieci, a w czwartki na osiedle Suchostrzygi zapraszamy. Wszyscy oczywiście, wszystkie biblioteki dysponują książkami w języku ukraińskim, które oczywiście można wypożyczać. I no serdecznie zapraszamy do nas w nasze progi biblioteczne.